Witam Państwa na konferencji w Powierzchu Gwary Tarnowskiej, gdy Ruch Cieszynice. Gwary Kapitanem Żywary Zena, a Pani Zdobywali Adam Cidro i Sławomir Pach. Witam trenerów obu drużyn Łukasza Karolicza i Krzysztofa Kulecko. Witam zawodników i poproszę o połączone wypowiedzi. Dobry. Tak na gorąco, bo wynik korzystne gospodarze, to myślę, że cechy policjalne przeważyły dzisiaj, że po prostu tutaj nie udaliśmy żadnych punktów. Przegraliśmy tam taką, w cudzysłowie, walkę wręcz. W pierwszej połowie, gdzie uszalałem zawodników, że to będzie ciężki mecz pod względem fizycznym, trzeba wygrywać, zbierać i po prostu pierwsza wizyta w Polkadem, walka. Od razu skończyła się bramką i myślę, że troszkę miałem to już taki ustawiła trochę przebieg meczu. Później taki przypadkowy rzut karny. Właśnie tylko bramkę. Można powiedzieć, że my skupiliśmy się na odrobieniu próbowania kontaktu z drużyną. Walka. Bardzo skutecznie nie mówię, się bronił, ale też mieliśmy swoje szanse i w sposób nie wykorzystaliśmy dzisiaj, więc jesteśmy bez punktów. Dziękuję. Dzień dobry. No, cieszę mnie dzisiaj ze zwycięstwa. Cały tydzień przygotowaliśmy się do tego meczu. Wiedzieliśmy, że to jest bardzo groźny zespół i świetnie grałem w ofensywie. My po pierwszych trzech kolejkach mieliśmy taki lekki niepokój, bo straciliśmy sporo bramek. 8 w 3 meczach to jest bardzo dużo. Dlatego, żeśmy w tym tygodniu poświęcili tak naprawdę na poprawę gry w strefie niskiej. Tak naprawdę to się dzisiaj udało, bo szybko żeśmy bramkę i mieliśmy okazję do tego, żeby się w tej strefie niskiej bronić, żeby nie popełnić tych samych błędów, co w poprzednich dwóch meczach, gdzie wygrywamy 3-1 w Dzierżoniowie i tracimy bramkę po rzucie rożnym, który nastąpił po kontrataku, więc takich błędów trzeba się wystrzegać i dzisiaj nam się to udało. Chwała chłopakom za zaangażowanie, za walkę. Tutaj też to powodzenia dla naszych rywali, bo na pewno jeżeli chodzi o taki obraz meczu, to mieli przewagę, ale to było spowodowane tym, że myśmy się naprawdę chcieli bronić i stawić bramki. Znając możliwości w ofensywie Zdzieszowic, naprawdę jestem z tego zadowolony, bo tacy zawodnicy jak Sotor Czapliński czy Zapotoczny, to są ludzie, którzy potrafią dać piłkę i potrafią strzelać bramki. I to dzisiaj było widać przekroczenie tego meczu, że naprawdę umią. Poza tym my też się naprawdę gdzieś tam tego puszka na stałe fragmenty gry Zdzieszowic, bo to jest zespół, nie wiem, czy nie najwyższy w tej lidze. Mają naprawdę chłopów wysokich, potrafią walczyć o główne piłki i też nie da się do tego w odpowiedni sposób przez ten tydzień przygotowywali. I to na pewno cieszy, mamy 3 punkty, nie stracimy w końcu bramki. I co już gonimy czołówkę. Dzięki bardzo. Dziękuję. Proszę teraz o wypowiedzi zawodników Michała Sypka i Sławomira Pacha. Dzień dobry. Wiedzieliśmy, że drużyna walka opiera swoją grę na grze fizycznej, że mają zawodników rosłych. No niestety pierwsza bramka ustawiła mecz. Grało nam się ciężko. Nie potrafiliśmy wykorzystywać sytuacji, tam też bronił, ale uderzaliśmy w niego, tak powiem. Wary był dzisiaj bezlitosny i musimy im za to pogratulować. Tyle, dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry wszystkim. Na początku też bardzo bym chciał tutaj podziękować drużynie przeciwnej. Naprawdę kawałek ciężkiego spotkania. Taki typowy walki. Można powiedzieć, no to nas troszeczkę szczęście się uśmiechnęło na początku meczu, bo strzeliliśmy dwie. Uważam, że bardzo ważne bramki, można powiedzieć, z niczego. Staraliśmy się po prostu kontrolować tą grę,
defensywie, bo tak jak tutaj ten wymieniał. Ostatnio też prowadzimy mecze, wygrywamy, a później gdzieś tam wkrada się jakieś chyba niewymuszone momenty i nie wychodzimy, można powiedzieć, z łatwych terenów punktów. Mogę powiedzieć, w cudzysłowie łatwych terenów, bo nie ma łatwych punktów. Dlatego no, ja jestem satysfakcjonowany, że daliśmy po prostu radę dzisiaj wszyscy jako zespół razem. Wybiegać ten bieg, zobaczyć, bo tutaj drużyna z Jeszowic po przegrywaniu tego meczu. No nie podało się, cały czas była groźna. To każdy przypadek był się skończył bramką. Dlatego ja chciałbym podziękować i swojemu zespołowi, że po prostu daliśmy radę. No i raz zostaliśmy. Dziękuję. Przechodzimy do swojego pytania. Jeśli nie, to zapraszam do kolejnego konferencji.